Pani Ewa pyta, co pan myśli w kwestii przemocy wobec dzieci? To znaczy, czy uważa pan, że dawanie klapsów jest czymś szkodliwym, czy to powinno być do decyzji rodziców i można uznać, że dzieci są własnością rodziców? Proszę Państwa, po pierwsze, klaps w tyłek dla dziecka nie jest żadną przemocą wobec dzieci. I dla mnie oczywistą jest rzeczą, że można klapsa dziecku dać, a nawet powinno się nieraz dać klapsa. Natomiast osobne pytanie jest na temat własności dzieci, czy są własnością rodziców. No nie są własnością rodziców, bo są stworzeniem Bożym i są człowiekiem. Więc jako własność nie występują. Natomiast władza rodzicielska nad nimi powinna być prawie pełna. No nie pełna w tym sensie, że to nigdy, nawet za czasów niewolnictwa, nie było tak, że można sobie wziąć kogoś i zabić na przykład, nie? Więc nie, bo to życie nie należy, dziecka nie należy do rodziców. Tak samo jak zdrowie, w sensie, że można mu tam nogę obciąć, nie? Nie, no więc nie ma stuprocentowego władztwa i nie ma żadnej własności. Natomiast w celach wychowawczych klaps jest niezwykle wskazany.